Ja też jak zawsze na początku się przedstawię dla tych osób, które może mnie widzą, słyszą po raz pierwszy. Nazywam się Piotr Usoniewski i jestem terapeutą i dietetykiem medycyny chińskiej, naturoterapeutą. Pracuję dużo na polu żywienia i jak w każdy poniedziałek o godzinie 20 zapraszam na moje kanały Taiji to Terapie Holistyczne na live tematyczny. W ten poniedziałek postanowiłem przybliżyć Wam trochę informacji na temat dziko rosnących roślin jadalnych. Temat coraz bardziej u nas popularny, chociaż bez dwóch zdań cały czas niszowy, dlatego że temat taki z pogranicza właśnie fitoterapii, rozpoznawania też ziół, zbierania ziół i z pogranicza oczywiście dietetyki, czy tutaj już bardziej gotowania. Czyli właściwie taki temat, który łączy parę bardzo ważnych elementów. Temat też taki, którym warto się zainteresować właśnie szczególnie teraz, bo właśnie w tym okresie wiosennym, chociaż chwilowo wróciła zima, ja też właśnie byłem na warsztatach w Nowicy, w Beskidzie Niskim, spadła bardzo duża ilość śniegu, było bardzo zimno. Natomiast tak już doświadczyliśmy bardzo ładnej i bardzo ciepłej pogody i rzeczywiście pewnie jak zauważyliście, czy to sami spacerując, czy u mnie właśnie na mediach społecznościowych, że już pojawiało się sporo informacji na temat właśnie dziko rosnących roślin jadalnych. I można powiedzieć, że wiosna to jest szczególnie ten moment, kiedy warto się zainteresować tym tematem. Chociaż tak naprawdę z tych roślin możemy korzystać cały czas, właściwie czasami nawet cały rok, bo czasami jest też tak ciepło, czy ten okres wegetacji jest bardzo długi i nawet w tych miesiącach zimowych gdzieś tam spod tego śniegu udaje nam się wygrzebać coś zielonego. Natomiast można powiedzieć, że właśnie ten okres od marca do października to jest na pewno ten okres, kiedy my w dużej ilości możemy zbierać takie dzikie rośliny i właśnie je wykorzystywać. To jest temat bardzo ciekawy, bo tak naprawdę my nie mówimy tutaj do końca o takim wykorzystaniu fitoterapeutycznym, tak? Czyli że mamy dany surowiec zielarski i chcemy go tutaj wykorzystać w terapii. To jest bardziej wykorzystanie na polu żywienia. Natomiast zwróćcie proszę uwagę, że wykorzystując tutaj te dziko rosnące rośliny jadalne, my i tak wywieramy pewien wpływ na nasze ciało, oczywiście pewien wpływ taki pozytywny, niezwiązany tylko właśnie tutaj z dostarczeniem kalorii. Dlatego uważam, że to jest temat, którym naprawdę warto się zainteresować, bo jest bardzo ciekawy i dostarcza nam szeregu korzyści. Jeśli chodzi o te dzikie rośliny, to też powiedziałam, że wiosna to jest szczególnie ten moment, w którym warto tutaj się zainteresować, tak? Dlatego, że właśnie wiosna kojarzona z wątrobą, z ruchem, z energią życia, z wzrostem, z kolorem zielonym, też z poruszeniem właśnie energii chi, to są też właśnie te elementy, które często możemy znaleźć właśnie w dziko rosnących roślinach jadalnych. Bardzo ważna rzecz to to, że jesteśmy częścią natury i natura zawsze wie najlepiej i to natura sama stwarza tak naprawdę dla nas doskonałe, idealne rozwiązania, czy daje nam tak naprawdę tutaj też na przykład doskonałe produkty. I tak samo jest właśnie z tymi dzikimi roślinami jadalnymi. Dlatego, że nie ma nawet takiej możliwości, że my uprawiając w sposób sztuczny, ale nawet też w sposób taki ekologiczny, nie wiem, permakulturowy, gdzieś z poszanowaniem natury i z przestrzeganiem wielu zasad, nie ma nawet za bardzo takiej możliwości, żebyśmy my wyhodowali tutaj, jeśli chodzi o rośliny, takie rośliny, które będą mieć tyle samo energii odżywczej, co roślina zebrana w stanie dzikim. Z punktu widzenia medycyny chińskiej możemy powiedzieć, że dziko rosnące rośliny jadalne
Są to takie rośliny, które mają bardzo dużo energii chi, energii odżywczej. I to jest bardzo ważne, bo właśnie też na przykład wiosną wiele osób nazywa to takim wiosennym przesileniem, czujemy się czasami troszkę tacy osłabieni, niedoborowi po tej zimie, nie mamy za bardzo tutaj dostępu do takich sezonowych produktów, bo dopiero czekamy tak na te pierwsze produkty. A dziko rosnące rośliny jadalne pojawiają się bardzo wcześnie, bo właściwie już w marcu, a tak naprawdę już w lutym, można znaleźć gdzieniegdzie pierwsze okazy. Natomiast zapamiętajcie proszę, że właśnie wszystko to, co rośnie w stanie dzikim, dostarcza nam nieporównywalnie dużo energii chi, energii odżywczej. Temat energii chi właśnie niestety nie jest poruszany w fitoterapii zachodniej, czy no generalnie tak w medycynie, w dietetyce zachodniej, bo to pojęcie nie występuje. Natomiast w medycynie chińskiej pojęcie energii chi, energii życiowej, czyli też takiej energii, którą możemy przypisać do produktów spożywczych, jest szalenie ważne. Dlatego, że taka wysoko przetworzona dieta, którą my sobie fundujemy na co dzień, nawet pomimo tego, że to są rzeczy czasami dobrej jakości, albo rzeczy, które mają dużo tam nawet jakichś witamin, mikroelementów i tak dalej, to może być również żywność pozbawiona w dużej mierze tej energii chi. Jest też taka zasada, że właściwie ta energia życiowa, ta energia chi jest tracona w produktach spożywczych. W momencie, kiedy my na przykład je zbierzemy, tak? Czyli tak jak na przykład mamy dane produkty spożywcze, które mają określoną datę do spożycia, bo po prostu po pewnym czasie zaczną się psuć. Tak samo tutaj, jeżeli my na przykład zbierzemy daną roślinę, to im więcej upłynie tutaj na przykład czasu, tym mniej tej energii chi pozostanie w tym produkcie. To jest bardzo ważne. Ja często ten temat gdzieś tam poruszam u mnie na tej prywatnej grupie tej Taiji Chi terapii holistycznej, czy już na szkoleniu z medycyny chińskiej. Natomiast tutaj warto o tym wspomnieć, że korzystając właśnie z tych dzikich, tak, z takich jadalnych chwastów, jesteśmy sobie w stanie dostarczyć naprawdę bardzo dużo energii. Czyli i to jest niesamowite, bo my tak naprawdę nie musimy też stosować bardzo dużo tych roślin, żeby tutaj odnieść taką bardzo dużą korzyść z ich stosowania, bo czasami nam się tak właśnie wydaje, że a co tam trochę pokrzywy, czy tam jakieś przytuli, czy jakiś liści mniszka, tak? No co tam jakiś napar z wrotyczu. To są rzeczy dla nas bardzo wartościowe i też rzeczy, które wykorzystujemy właśnie w kuchni, które niesamowicie dużo dostarczają nam energii chi. Także można powiedzieć, że to jest też taka naturalna żywność o największej koncentracji energii życiowej, tak? Tak jak w dietetyce zachodniej mamy takie pojęcie, że na przykład pewne produkty są bardzo gęste odżywczo, czyli że w małej objętości właśnie mają dużo wartości takich odżywczych. Tak tutaj z punktu widzenia medycyny chińskiej możemy powiedzieć, że to, co rośnie w naturze, szczególnie właśnie te dzikie chwasty, o których mówimy, te jadalne chwasty, to jest taki element, który jest niesamowicie odżywczy pod względem między innymi tej energii chi. Także zwróćcie proszę na to uwagę, bo to jest bardzo ważne. Też te rośliny w dużej mierze, one, jakim się przyjrzymy, one pojawiają się dość wcześnie, bo tu mówiłem, że właśnie w lutym, w marcu i też zwracamy uwagę, że naprawdę niektóre z tych roślin mają bardzo szybki przyrost w krótkim czasie. To też jest dla nas sygnał, że te rośliny będą tak, że mają dużo energii odżywczej, tak, bo skądś mają tą energię, żeby mieć ten przyrost. Natomiast też wraz z tym przyrostem
One wytwarzają bardzo duży ruch tak u siebie, czyli spożywając te produkty, będziemy też tak jakby wywoływać bardzo duże ruchy w naszym ciele. Czyli można powiedzieć z punktu widzenia medycyny chińskiej, że będziemy poruszać mocno energię qi. A to jest właśnie jeden z tych elementów, nad którym właściwie powinniśmy pracować cały czas, bo jednak mamy taką tendencję do zastoju energii qi. Natomiast szczególnie ten zastój energii qi nasila się właśnie wiosną, więc można powiedzieć, że też w dużej mierze stosowanie tych dziko rosnących roślin jadalnych to jest świetny sposób na też poruszenie naszej energii qi. Też oczywiście te rośliny w dużej mierze zawierają różnego rodzaju związki, często też witaminy, mikro, makroelementy. Oczywiście to też w dużej mierze zależy od tego, gdzie te rośliny rosną i w co jest wysycona gleba. Natomiast to też jest dobre źródło dla nas chlorofilu, który jest bardzo ważny w kontekście odżywiania naszej krwi. Także można powiedzieć, że te dziko rosnące rośliny jadalne też bardzo dobrze się wpisują w to, nad czym szczególnie powinniśmy pracować wiosną, tak? I to jest tutaj bardzo ważne. I właśnie dlatego tak właśnie teraz w tym okresie chcę Wam przybliżyć ten temat. Jeśli chodzi o zbieranie tych roślin, to oczywiście musimy wiedzieć, co zbieramy. To jest bardzo ważne. No i mniej więcej powinniśmy wiedzieć, jakie są wskazania i jak użyć tutaj taką roślinę. U mnie w różnych miejscach i na Facebooku, na Instagramie, i na stronie internetowej, i na tej prywatnej grupie znajdziecie relacje, nagrania, przepisy. Są też rewelacyjne dwa live'y z Justyną Pargiełą z Dziczejemy, która się mocno specjalizuje właśnie w wykorzystaniu dziko rosnących roślin jadalnych. Spotkanie jedno było niedawno, bo tam chyba około tygodnia, troszkę tydzień ponad temu. Pierwsze spotkanie było rok temu, także tam macie 3 godziny też bardzo ciekawego materiału, także tam odsyłam. Jeśli chodzi o rozpoznawanie roślin, ja bardzo często je podpisuję, jeżeli wrzucam zdjęcia. Szczególnie zachęcam do odwiedzenia tutaj mojej zakładki na Stories na Instagramie, bo tam jest cała zakładka z ziołami i ona jest dedykowana głównie tym jadalnym chwastom. Generalnie te rośliny są dość łatwe w rozpoznaniu. Oczywiście, no, najlepiej byłoby po prostu z kimś pójść na taki spacer. Wiem, że Justyna robi nawet takie warsztaty. Ja też, jeżeli gdzieś spacerujemy, też na przykład spacerowaliśmy w Nowicy i jeszcze zanim nie spadł śnieg, to mieliśmy taki spacer i tak tam gdzieś idąc też pokazywałem te rośliny. Mamy też aplikację, jest taka aplikacja Flora Incognita. Ona dość dobrze się tutaj sprawdza. Ja tutaj napiszę na Facebooku. Flora Incognita. Tutaj też może napiszę na Instagramie. Mamy kilka tych aplikacji, natomiast rzeczywiście ta Flora Incognita to jest jedna z takich, można powiedzieć, lepszych aplikacji, łatwo dostępna, bezpłatna, gdzie robiąc na przykład zdjęcia określonych części roślin, jesteśmy w stanie dość szybko tą roślinę zidentyfikować. I naprawdę, jeśli chodzi o zbieranie tych dzikich roślin, to się świetnie tutaj sprawdza. Ale ja też tak z mojego doświadczenia od razu powiem, że w dużej mierze te rośliny są bardzo charakterystyczne. Jeżeli my raz tak je zidentyfikujemy, to później już nie ma takiego problemu w ich rozpoznawaniu. Na pewno bardzo ważne jest to, gdzie my zbieramy te rośliny, tak? Bardzo ważne jest to, żeby zbierać je właśnie w środowisku maksymalnie czystym, z dala gdzieś od przemysłu, jakichś miejskich aglomeracji, też nie wiem, dróg o wysokim natężeniu ruchu, bo rzeczywiście wtedy te rośliny mogą być zanieczyszczone, czy gdzieś tak nie zbieramy blisko pól uprawnych, które są mocno nawożone. Natomiast i tak mamy bardzo dużo takich miejsc, które tutaj możemy wykorzystać. Często to są właśnie jakieś nieużytki, często jakieś polne drogi, jakieś
też miejsca typu jakieś tak lasy, gdzie tych roślin możemy dość sporo nazbierać, czy bardzo często to też może być przydomowy ogród, który na przykład nie jest blisko drogi i my zazwyczaj w ogrodzie nie stosujemy tutaj środków, tak? Takich dla nas szkodliwych, więc bardzo często też gdzieś nawet blisko waszego domu możecie znaleźć takie rośliny, które można tutaj zebrać. Jeśli chodzi o te rośliny, które najczęściej tutaj zbieramy, to bez dwóch zdań na pewno są to takie rośliny jak pokrzywa, tak, jedna z najbardziej też popularnych ziół u nas w Polsce. Myślę, że pokrzywę umie rozpoznać każdy. Mamy tutaj na przykład coraz bardziej popularną przytulię, szczególnie przytulię czepną, gwiazdnicę pospolitą. Mamy oczywiście mniszek lekarski, szczególnie tutaj pod kątem takim kulinarnym wykorzystujemy liście mniszka. Mamy na pewno tutaj tak też ziarnopłon, możemy wykorzystywać bulwy czy liście. Mamy pędy chmielu, mamy czosnaczek pospolity, który no właśnie jak nazwa nam sygnalizuje, będzie w smaku bardzo przypominać czosnek, szczególnie te liście zebrane z pierwszego roku, dlatego że to jest dwuletnia roślina i w drugim roku ona kwitnie i wtedy bardzo łatwo ją rozpoznać. Natomiast już taki malutki czosnaczek można znaleźć, ja też już wrzucałem informację u mnie na stories. Mamy na przykład przetacznik orzankowy, co tam jeszcze mamy? Też możemy zbierać w ogóle korzenie, tak? Na przykład korzeń łopianu, który jest bardzo popularny w krajach azjatyckich, w Chinach, w Japonii, w Korei, jest normalnie używany jako dodatek do posiłków. Mamy też, tutaj pamiętam, Justyna mówiła na przykład o liściach lipy, takich młodych, także możemy wykorzystywać różne elementy roślin, nie tylko to, co wyrasta bezpośrednio z ziemi, chociaż najczęściej właśnie takie rośliny tutaj zbieramy. Mogą to być na przykład listki krwawnika, wrotyczu. No, tych rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja też właśnie zachęcam, żeby tutaj pośledzić te tematy u mnie w mediach społecznościowych, bo ja bardzo często właśnie wrzucam opisy, czy wrzucam te podpisy tych roślin i możecie bardzo szybko sobie zbudować właśnie taką bazę tych podstawowych dziko rosnących roślin jadalnych, co też jest dużym plusem. Te rośliny są łatwo dostępne, one praktycznie rosną wszędzie. Czy później już w tych miesiącach takich ciepłych od maja do końca lata. Tak, one są na przykład też bardzo duże, bardzo wysokie, naprawdę zajmują dużą powierzchnię, więc bardzo łatwo też możemy je pozyskać, tak, bardzo szybko. Są naprawdę bardzo też ciekawym urozmaiceniem naszej diety, bo nie wiem, czy pamiętacie taki mój live na temat mikrobioty jelitowej, gdzie ja podkreślałem bardzo tutaj wagę tego, że bardzo ważne jest to, że jeżeli chcemy utrzymać dużą różnorodność mikrobiologiczną w naszych jelitach, co jest bardzo ważne i to jest jedna z podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej mikrobioty jelitowej, prawidłowe funkcjonowanie, to nasza dieta musi być również bardzo urozmaicona. I to urozmaicenie możemy osiągnąć między innymi stosując takie dzikie rośliny jadalne. Tam też będziemy mieć włókno pokarmowe, które będzie świetną pożywką dla naszych bakterii jelitowych. Także warto tutaj też spojrzeć troszkę szerzej na te dzikie rośliny jadalne, nie tylko poprzez pryzmat samych takich, nie wiem, doznań kulinarnych. Natomiast naprawdę w nich drzemie bardzo duża moc. Prawda też jest taka, że nie ma aż tak dużo badań naukowych, czy tak, no nie bada się pod kątem takim kulinarnym właściwie takich roślin, a myślę, że to byłoby bardzo ciekawe pole, które też by dostarczyło bardzo ciekawych dla nas informacji. Natomiast no, to też jest po prostu, może powiem tak,
im więcej naturalnych dodatków, ale takich naprawdę naturalnych, tak, czyli dziko rosnących w naszej diecie, tym lepiej. Dlatego, że no, to co powiedziałem, dostarczamy sobie nieporównywalnie dużo tej energii odżywczej, tej energii chi. Poza tym też to co powiedziałem, tak, natura zawsze wie najlepiej i daje nam naprawdę rozwiązania doskonałe. I to są też takie moje obserwacje, że kiedy spożywam regularnie, czyli szczególnie wiosną, dziko rosnące rośliny jadalne, to czuję sam po sobie, że o wiele lepiej funkcjonuję, o wiele lepiej się czuję, mam więcej po prostu energii. Można powiedzieć, że to też jest pewnego rodzaju hobby, to też jest taka rzecz ciekawa. Też oczywiście mamy przy okazji relaks, tak, bo obcujemy z naturą. Także jest bardzo dużo tutaj plusów, jeśli chodzi o wykorzystanie tych roślin. Tylko oczywiście musimy być pewni, co zbieramy i jak to wykorzystać. Bardzo często takie sposoby, na jakie tutaj ja wykorzystuję te rośliny, to jest jednak wykorzystanie po obróbce termicznej. Dlatego, że te rośliny w dużej mierze jednak są ochładzające, czy niektóre zawarte w nich substancje mogą lekko podrażnić nasz układ pokarmowy, więc lepiej je na przykład zastosować po obróbce termicznej. Z punktu widzenia medycyny chińskiej powiemy, że szczególnie tutaj powinny uważać osoby z osłabionym qi, czy nawet yang układu pokarmowego. Czyli często te osoby zauważają, że ich układ pokarmowy jest bardzo wrażliwy, czy nie mogą za bardzo też jeść rzeczy surowych. I tutaj też będzie wskazana ta obróbka termiczna. Ja bardzo Was zachęcam do prześledzenia przepisów u mnie na stronie, bo często te rośliny właśnie lądują w śniadaniach, tak? Ja bardzo lubię połączenie jajek z tymi roślinami, czyli często te rośliny przyrządzam tak jak szpinak i później gdzieś dodaję te jajka. Bardzo często te rośliny lądują w zupach. Natomiast tak naprawdę możemy je wykorzystać na przeróżne sposoby. Też tak naprawdę na rynku polskim jest literatura i są już takie publikacje, gdzie macie nawet przepisy z tymi dziko rosnącymi roślinami jadalnymi. Ja daję takie rozwiązanie, na które gdzieś tam ja wpadłem i które bardzo lubię wykorzystywać też w połączeniu właśnie z tym kontekstem medycyny chińskiej i dbania o nasze qi i yang układu pokarmowego. Także prześledźcie proszę te przepisy, bo tam będziecie mieć dużo też rozwiązań, jak wykorzystać te rośliny. Taką rzeczą, którą ja bardzo lubię robić, to jest właśnie dorzucanie tych roślin do zupy, szczególnie do takiej zupy krem, bo wtedy jesteśmy w stanie bardzo dużo tych roślin tak naprawdę naraz zjeść i mamy już tą obróbkę termiczną. Tutaj było pytanie, czy takie rośliny możemy znaleźć w centrum miasta, w centrum Warszawy. Oczywiście, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo też jak pójdziemy do parku, czy nawet wyjrzymy na jakiś trawnik, tak, w mieście, to okaże się, że tam rośnie przynajmniej kilka, czasami nawet kilkanaście takich roślin. Tylko no niestety bardzo często ze względu na to, że są to miejsca jednak zanieczyszczone, no nie jest zalecane tutaj zbieranie tych roślin w centrum miasta. Raczej powinniśmy wyjechać na gdzieś obrzeża. Natomiast jeśli chodzi o Kraków, to tutaj mogę podpowiedzieć, dlatego że ja na co dzień mieszkam w Krakowie. Rejony Kopca Piłsudskiego i Lasu Wolskiego to są rejony, no właściwie chyba jedne z czystszych, jeśli chodzi o Kraków. I tu można takie rośliny zbierać. Oczywiście też na przykład, jeżeli macie rodzinę na wsi, to jest świetne tutaj pole do manewru, jeśli chodzi o zbieranie takich dzikich roślin. Ale często też na przykład, jak jesteście w trasie i po prostu jedziecie po takich miejscach bez tak jakiegoś ciężkiego przemysłu, niezabudowanych, to możecie troszkę zjechać w jakąś boczną drogę, taką drogę polną i przy właśnie takiej drodze, czy właśnie pójść na jakiś nieużytek i tam też uzbierać sobie takich roślin.
Także tych możliwości tutaj jest dość sporo. Też na przykład, jeżeli jeździcie w góry, ja właśnie bardzo często, jeżeli gdzieś jadę, też jadę nawet na jakąś wycieczkę, też na przykład Dolinki Podkrakowskie, to jest takie miejsce, gdzie możemy bezpiecznie zbierać rośliny, dlatego że to czasami są też takie obszary już chronione, ale tam właśnie tak człowiek za bardzo nie ingeruje w tą naturę. I bardzo często ja po prostu robię tak, że kiedy jadę gdzieś na spacer, zawsze na podorędziu mam coś, żeby pozbierać trochę tych ziół, bo okazuje się, że bardzo często trafiam na takie miejsca bardzo czyste, tak? Także bardzo często też nawet nie idąc specjalnie po gdzieś te dzikie rośliny jadalne, możecie spotkać takie miejsca, w których spokojnie możecie je zbierać. Także ja się śmieję, że taka osoba później zawsze jest przygotowana i zawsze myśli o tym, żeby jakieś minimum sprzętu, czyli przede wszystkim coś, do czego można zbierać, te rośliny ma ze sobą. Dobrze, myślę, że tyle, jeśli chodzi o te dzikie rośliny jadalne. Ja naprawdę Was odsyłam do tych live'ów z Justyną, bo one są fantastyczne. Justyna naprawdę podzieliła się sporą ilością ciekawej wiedzy. Też odsyłam tutaj do mnie na media społecznościowe czy na stronę. To tutaj będziecie tak wiedzieli na przykład, jak rozpoznać te rośliny, czy jakie później obrobić termicznie i jakie zastosować. Jest pytanie odnośnie pokrzywy. Czy obróbka termiczna jest tutaj wystarczająca, żeby zniwelować jej parzące właściwości? Tak, nawet powiem, że tak naprawdę obróbka już mechaniczna jest wystarczająca, dlatego że ta właśnie substancja parząca, jak my to mówimy, jest zlokalizowana w tak jakby takich włoskach, które są zlokalizowane na pokrzywie. Jeżeli my te włoski po prostu uszkodzimy, a możemy je uszkodzić po prostu mechanicznie, czyli miażdżąc je lub termicznie, wówczas unicestwiamy tak działanie tych substancji. Ale tak naprawdę wystarczy tutaj taką pokrzywę nawet porządnie sparzyć, przelać wrzątkiem i ona już nie będzie nas parzyć. A spokojnie, jeżeli używacie ją gdzieś tam do jakiegoś śniadania, dusicie, dodajecie do zupy, to bez dwóch zdań ona Was parzyć nie będzie. Także tutaj się o to nie martwcie. Czy mając alergię wziewną, na przykład na trawy, mlecze, można bezpiecznie spożywać te rośliny? Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, czy przypadkiem gdzieś tam nie byłoby jakiejś reakcji krzyżowej, tak? Musimy się po prostu obserwować. Natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że używamy tak naprawdę niewielkich ilości, czy to, do czego ja zachęcam, to weźcie na początek niewielki kawałek, jeden listek, tak? Po prostu spróbujcie. Zobaczcie, jaka będzie reakcja. A później przygotowujcie całe potrawy, czy później nawet łączcie te rośliny ze sobą. Natomiast jeśli chodzi tutaj o alergię, to szczerze, ja się tutaj za bardzo z tym tak nie spotkałem, bo tutaj generalnie chodzi o pyłki i rzeczywiście, jeżeli na przykład mówimy o kwiatostanach leszczyny, brzozy, olchy i ktoś ma tutaj alergię wziewną, to ewidentnie nie może stosować tych rzeczy. Natomiast jeżeli my mówimy na przykład tutaj o liściach mniszka, o krwawniku, wrotyczu, zazwyczaj wykorzystujemy części zielone, które nie mają wiele wspólnego z pyleniem, ale oczywiście może być tutaj alergia też na substancje zawarte w tych częściach, także na pewno warto mieć to na uwadze, ale tutaj bardziej bym zwrócił uwagę na te elementy, które pylą, bo tu rzeczywiście jest duże prawdopodobieństwo jakiejś alergii też krzyżowej. Czy jeżeli w ogóle wiemy, że mamy alergię wziewną na tak na przykład tutaj
tą leszczynę, czy olchę, bo to jest dość popularne, czy brzozę, to ewidentnie no, nie powinniśmy stosować tutaj tych surowców u siebie. Natomiast tak jak ja mówię, zaczynajcie też od ilości bardzo niedużych i będziecie w stanie bardzo szybko ocenić, jak tutaj te rośliny na Was działają. To też są rośliny, które używamy właściwie praktycznie nietoksyczne, bardzo bezpieczne. Natomiast pamiętajcie, że musicie być pewni, tak, tego, co zbieracie, musicie być pewni, jak chcecie to wykorzystać. Dobrze, ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Oczywiście.